Czy zastanawiałeś się kiedyś, co w swoim ekwipunku posiada Izak? Jeśli tak, to zapraszam do oglądania. Izak na chwilę obecną w swoim ekwipunku posiada 83 kosy, a są to po kolei: nóż motylkowy marmurkowy Gradient w stanie Factorinu za około 9000 zł, dwa karambity Gradient w jakości Factorinu za łączną cenę około 17000 zł, Bagnet Gradient w Stat Tracku w jakości Factorinu za około 3000 zł, Talon Leśny DD Pad w Stat Tracku za około 1000 zł, nóż motylkowy Doppler w jakości Factorinu za około 8000 zł, trzy noże motylkowe Tygrysi Kieł w jakości Factorinu, z czego każdy kosztuje 7500 zł, Talon Knife Gradient w jakości Factorinu za około 7000 zł, Bagnet M9 Gamma Doppler w jakości Factorinu za około 7000 zł. Bagnet Doppler w Stat Tracku Factorinu za około 7000 zł. Karambit Gamma Doppler w jakości Factorinu również za około 7000 zł. Bagnet M9 Gradient w jakości Factorinu za około 6100 zł. Bagnet M9 Marmurkowy Gradient w jakości Factorinu za niecałe 6000 zł. Karambit rzeź w jakości Factorinu za około 5500 zł. Karambit wiedza w Stat Tracku w jakości po testach bojowych za około 4500 zł. Dwa mocno zużyte karambity w Stat Tracku stalna węglana za łączną wartość 10000 zł. Karambit tygrysi kieł w Stat Tracku w jakości Factorinu za około 5000 zł. Nóż motylkowy niebieska stal w jakości lekkie zużycie za niecałe 5000 zł. 5 karambitów Doppler w Factorinu, w tym 3 w Stat Tracku za łączną wartość około 23000 zł. Karambit Doppler w Stat Tracku w Factorinu w granicy około 6000 zł. Karambit szkarłatna sieć w Stat Tracku po testach bojowych za niecałe 5000 zł. 3 talony marmurkowy Gradient, w tym jeden Stat Tracku za łączną wartość około 12000 zł. Nóż szkieletowy 6, lekkie zużycie za około 4500 zł. Nóż motylkowy szkarłatna sieć po testach bojowych za około 4300 zł. Karambit Lore po testach bojowych za około 4000 zł. Dwa bagnety M9 Doppler w jakości Factorinu w Stat Tracku za łączną wartość około 7000 zł. Bagnet M9 rzeź w jakości lekkie zużycie za około 3200 zł. Dwa Classic Knife Gradient w Stat Tracku Factorinu za niecałe 6000 zł. Karambit stalna węglana, mocne zużycie za niecałe 3000 zł. Karambit stalna węglana w Stat Tracku po ciężkich walkach w granicach 2800 zł. Jeden sztylet Gradient w Factorinu za około 2700 zł. Bagnet tygrysi kieł w Stat Tracku Factorinu za około 2800 zł. Bagnet M9 jasne wody w jakości mocne zużycie za około 2200 zł. Nóż składany szkarłatna sieć w Stat Tracku w jakości po ciężkich walkach za około 2400 zł. Bagnet Doppler w jakości Factorinu za około 2400 zł. Szpon szkarłatna sieć w Stat Tracku w jakości po testach bojowych za ponad 2000 zł. Bagnet stal damasceńska w Stat Tracku Factorinu za około 2200 zł. Classic Knife rzeź w Factorinu za około 1800 zł. Nóż myśliwski Doppler w Stat Tracku Factorinu za około 2000 zł. Good Knife w Stat Tracku szkarłatna sieć w jakości lekkie zużycie za około 1400 zł. Nóż Bowie stalna węglana w jakości Factorinu za około 1500 zł. Bagnet rękodzieło w jakości mocne zużycie za około 1100 zł. Nóż Bowie marmurkowy Gradient w jakości Factorinu za około 1300 zł. Nóż myśliwski Doppler w jakości Factorinu za około 1200 zł. Nóż myśliwski Doppler w jakości Factorinu za około 1200 zł. Nóż Bowie autotronika w Stat Tracku w jakości po testach bojowych za około 1000 zł. Talon Knife siatka safari w Stat Tracku w jakości po testach bojowych za około 1000 zł. Dwa noże Falchion, szkarłatna sieć w jakości lekkie zużycie za łączną wartość 2000 zł. Good Knife Gamma Doppler w Stat Tracku w jakości Factorinu za około 1000 zł.
Nóż Bowie Black Laminate w stat tracku w jakości po ciężkich walkach za niecałe 1000 zł. Nóż motylkowy popiół w stat tracku w jakości lekkie zużycie za około 3000 zł. Bagnet popiół w jakości po testach bojowych za około 900 zł. Nóż myśliwski stal nawęglana w jakości po testach bojowych za około 800 zł. Good Knife marmurkowy gradient w stat tracku w jakości Factory New za około 700 zł. Good Knife Doppler w jakości Factory New za około 600 zł. Nóż myśliwski śnieć w stat tracku w jakości mocne zużycie za około 700 zł. Nóż myśliwski stal damasceńska w jakości mocne zużycie za około 700 zł. Nóż Bowie stal damasceńska w jakości po testach bojowych za około 500 zł. Good Knife czarny laminat w stat tracku w jakości po testach bojowych za ponad 400 zł. Sztylety cienia czarny laminat w stat tracku w jakości lekkie zużycie za około 500 zł. Sztylety cienia lore w jakości mocne zużycie za około 500 zł. Good Knife szkarłatna sieć w jakości po testach bojowych za około 500 zł. Klasyczny nóż siatka safari w jakości mocne zużycie za ponad 500 zł. Nóż Falchion jasne wody w jakości po testach bojowych za około 500 zł. Good Knife stal damasceńska w jakości Factory New za około 500 zł. Good Knife niebieska stal w jakości po testach bojowych za około 450 zł. Good Knife czarny laminat w jakości mocne zużycie za nieco ponad 400 zł. Sztylety cienia ultrafiolet w jakości mocne zużycie za nieco ponad 400 zł. Nawaja warstwa rdzy w pociężkich walkach za około 300 zł. Izak posiada również 7 par rękawiczek. Rękawice specjalistyczne szkarłatne kimono w jakości po testach bojowych za około 6500 zł. Rękawice specjalistyczne gradient w jakości po testach bojowych za około 2200 zł. Rękawice Broken Funky Adate w jakości lekkie zużycie za około 1800 zł. Rękawice specjalistyczne szkarłatna sieć po testach bojowych za około 1500 zł. Rękawice samochodowe Grzechotnik w jakości lekkie zużycie za około 1300 zł. Rękawice motocyklisty Wielokąt po testach bojowych za około 1100 zł. Rękawiczki samochodowe Konwój lekkie zużycie za około 600 zł. Izak w swoim ekwipunku posiada również bardzo rzadkie skiny, a są to m.in. AWP Dragon Lore w jakości Factory New za około 50 tysięcy zł. AWP Prince po testach bojowych za około 9800 zł. M4A4 Hall Factory New za około 30 tysięcy zł. M4A4 Hall w stat tracku w jakości Factory New za około 70 tysięcy zł. Oraz dwie M4A4 Hall w jakości po testach bojowych za łączną wartość 30 tysięcy zł. Dwie M4A1S Rycerz w jakości Factory New za około 17 tysięcy zł. AK Ognisty Wąż Factory New za około 10 tysięcy zł. 3 AWP Meduza w jakości mocne zużycie po testach bojowych oraz po ciężkich walkach w okolicach 23 tysięcy zł. AWP Dragon Lore po ciężkich walkach za około 13 tysięcy zł. AK Rentgen w jakości lekkie zużycie za około 7,5 tysiąca zł. M4A4 Poseidon w jakości Factory New za około 9 tysięcy zł. AWP Gradient w jakości Factory New za około 4,5 tysiąca zł. Digel Żar w jakości lekkie zużycie za ponad 3 tysiące zł. USP Zabójstwa Potwierdzone w statraku w jakości Factory New za ponad 3 tysiące zł. 2 Digle Żar w jakości Factory New za ponad 5 tysięcy zł. 2 AWP Lightning Strike w jakości Factory New za około 5 tysięcy zł. M4A4 Cesarz Factory New w stat tracku za około 2,5 tysiąca zł. 4 sztuki M4A1S Upadek Ikara, 3 Factory New 1 Minimalware za łączną wartość prawie 9 tysięcy zł. M4A1S Statraku Gracz 2 w jakości Factory New za około 1200 zł. Digel Działo Ręczne w jakości Factory New za około 1400 zł. AWP Asimov po testach bojowych Statraku za około 1200 zł. 2 Digle Storm o zachodzie słońca w jakości Factory New za łączną wartość 2000 zł.
8 kałachów stal na Weglana, w tym 4 po testach bojowych, 1 w faktoryniu, 1 lekkie zużycie i 2 po ciężkich walkach, w tym 1 w statraku, za łączną wartość około 12 tysięcy złotych. SSG w statraku, krew w wodzie, w jakości lekkie zużycie za prawie 900 zł. USP zabójstwo potwierdzone w statraku, w jakości po testach bojowych za prawie 800 zł. USP Neo-Noir w statraku, w faktoryniu za ponad 700 zł. AWP Hiperbestia w statraku, lekkie zużycie za ponad 700 zł. USP Orion w statraku, mocne zużycie za około 700 zł. Glock Reaktor, pamiątka, w faktoryniu za blisko 600 zł. 8 AWP Asimov po testach bojowych za około 4,5 tysiąca złotych. AK Cesarzowa w statraku, lekkie zużycie za około 550 zł. M4A1S w statraku, hiperbestia, lekkie zużycie za ponad 500 zł. M4A1S top atomowy w statraku, w jakości faktoryniu za 550 zł. Izak posiada jeszcze wiele wartościowych skinów, lecz ich wartość nie przekracza 500 zł. Nie da się dokładnie oszacować łącznie wartości ekwipunku Izaka, ale są to kwoty w przedziale 500 a 600 tysięcy złotych.